Hej, witajcie, z tej strony Bling i dzisiaj pokażę Wam bardzo fajne 5 sposobów na różne katalogowanie i ogólnie ułatwienie sobie pracy na desktopie w Windowsie. A więc zaczynamy. Pierwszy sposób, jaki Wam pokażę, to będą małe takie porządki. Wszyscy myślę, że wiedzą, że można kliknąć prawym i zrobić, aby było autoustawianie, ale inna rzecz, jaką ja polecam, to po prostu ukrycie ikon i zrobienie sobie porządku, żeby wszystko było na swoim miejscu. Ładne, ładne. Idziemy dalej. Otóż drugi sposób to katalogowanie tematów. Jak widzicie, mam tutaj jeden temat, tutaj z Mirror Search'a, go mogę sobie zapisać. Teraz mogę zmienić tapetę i zapisać sobie jako inny motyw. Teraz bardzo łatwo mogę wejść do tego menu i zmienić sobie na ten motyw, jaki tylko chcę. Co więcej, możecie kliknąć prawym i taki motyw zapisać, aby udostępnić go swoim znajomym i pochwalić się na przykład na Facebooku, nie wiem. Idziemy dalej. A więc trzeci sposób to będzie zmiana wielkości ikon. To jest bardzo prosty skrót Ctrl i scrollowanie myszką. Przydatne, bardzo. Idziemy dalej. Czwarty sposób to, gdy mamy kilka tapet w jednym motywie i ustawiamy na przykład co 30 sekund zmienianie, wystarczy klikniemy prawym i klikniemy zmień tapetę teraz, czy jakkolwiek to jest po polsku. W taki sposób możemy, nie musimy czekać tych 30 sekund. I ostatni sposób, chyba najbardziej najważniejszy, najlepszy. Wystarczy, że gdy mamy bałagan, to klikamy przy zegarku taki mały kwadracik i jesteśmy już na pulpicie. Jest to o tyle pomocne, że przykładowo, gdy jesteśmy w jakichś dokumentach, możemy zacząć przeciągać dokument, kliknąć na ten kwadracik i puścić go na pulpicie. I to tyle, co miałem Wam dzisiaj do pokazania. Mam nadzieję, że te 5 porad bardzo Wam się przydadzą. Mówię, one są bardzo proste, ale myślę, że ułatwią Wam pracę z Waszym pulpitem na Windowsie. Do zobaczenia na mojej stronie i na innych moich produkcjach. Cześć!